Cześć! Moja koszulka w tym odcinku to nie przypadek. Dostałem ją od pana Rafała Kosika razem z książką, najnowszą częścią Felix Entenki. Zapraszam was na recenzję. Odcinek 42. Felix Entenka oraz Sekret Czerwonej Hańczy. Felix Entenka oraz Sekret Czerwonej Hańczy jest to już 12. część przygód Trójki Przyjaciół. Jak tak sobie myślę, po prostu nie jestem w stanie ogarnąć, jak to wszystko szybko leci, bo jeszcze nie tak dawno, w 2005 roku, kupiłem pierwszą część, czyli Gang Niewidzialnych Ludzi. Później były kolejne. Jak teraz tak sobie siadłem i uświadomiłem, ja Felixa Entenkę czytam już od 8 lat. I to jest totalnie niesamowite. Przez ten czas zmieniała się seria, ale też bardzo dużo się zmieniło dla mnie, jeżeli chodzi o pojmowanie serii. Miałem możliwość spotkania się, porozmawiania z panem Rafałem, autorem tej serii. Cześć, jestem Rafał Kosik, autor Felixa Entenki oraz innych również fajnych książek dorosłych i polecam kanał z kamerą wśród książek. Tutaj możecie sobie kliknąć, oglądnąć. Miałem też możliwość zrecenzować parę jego części tej właśnie serii. Recenzja nadprogramowych historii wygrała konkurs na najlepszą recenzję Felixa Entenki, dzięki czemu zostałem zapatrzony w takie gadżety jak teoretycznie możliwy notes, podkładka na mysz, smyczka. Nie wspominam już oczywiście o tym, że ostatnie książki zawsze dostaję z miłą dedykacją. No a koszulka to jest mój najnowszy nabytek. Coś, z czego po prostu się strasznie jaram, chodzę w tym na okrągło. Nie. Ale czasami piorę. No ale do rzeczy. Felix Entenka oraz Sekret Czerwonej Hańczy jest bez wątpienia najśmieszniejszą częścią całej serii. Słuchajcie, ja już wam nieraz opowiadałem w moich wcześniejszych recenzjach o humorze Kosika, który jest niesamowity, który jest totalnie zaraźliwy. Pan Rafał ma niesamowitą zdolność tworzenia absurdalnych sytuacji, absurdalnych dialogów. I gdzie normalnie, przeciętnie w jego książkach pojawiały się one 2-3 razy na książkę, słuchajcie, tutaj to jest co chwila po prostu. Co chwila wybuchamy głośnym, niepohamowanym śmiechem, a ludzie się na nas dziwnie patrzą. Książka ta jest reklamowana jako, że może być czytana niezależnie od całej serii. I rzeczywiście, nie musisz znać wszystkich poprzednich 11 części, żeby przeczytać tą książkę, i to jest bardzo duża jej zaleta. Sekret Czerwonej Hańczy jest nieco inny. Zupełnie inny. Trochę inny. Generalnie chodzi o to, już podczas pisania tego pan Rafał ostrzegał: mniej science fiction, mniej techniki, a więcej powieści obyczajowej, takich zwykłych po prostu przygód. I jest to prawda. Nie znajdziemy tutaj czegoś, co znaleźliśmy w świecie Zero, w jego 2 częściach. To nie jest science fiction i tego mi trochę brakuje, szczerze mówiąc, bo do tego nas trochę pan Rafał przyzwyczaił. No, świat Zero, 2 części, to było po prostu coś niesamowitego. To było science fiction. To było science fiction na naprawdę światowym poziomie. Coś w rodzaju incepcji, gdzie po prostu musiałeś się skupiać na tym, odkrywać kolejne światy. Coś super. A tutaj dostajemy książkę nieco lżejszą, nie wymagającą tak myślenia, czysto rozrywkową. Samą fabułę można skreślić tak naprawdę w paru zdaniach. Do szkoły Felixa Entenki przybywają zagraniczni goście z wymiany. Oczywiście w związku z tą wymianą wynika bardzo dużo mega zabawnych sytuacji. Później klasa Felixa Entenki wyjeżdża na zieloną szkołę, która z braku funduszy okazuje się być obozem survivalowym. W międzyczasie Felix Entenka chcą przeprowadzić testy na najnowszym robocie Felixa Entenka, czyli Bulbocie. A, no i w międzyczasie jeszcze zostaje porwana ich koleżanka z klasy, Zosia. Oczywiście to prowadzi do śledztwa w wykonaniu Felixa Entenki. Ta część nie robi takiego wrażenia jak wiele razy przeze mnie wychwalany świat Zero.
nie ma takiego klimatu jak Pułapka Nieśmiertelności. Jest po prostu częścią inną, jest, można powiedzieć, czymś nowym w tej serii, bardziej skupieniem się na humorze, który jest jednym z największych atutów tej serii. Ale mi osobiście brakuje tego hard science fiction. Książkę wam oczywiście polecam, tak samo jak polecam wam wszystkie pozostałe części. Tutaj możecie sobie kliknąć, oglądać moje recenzje poprzednich części, które już kiedyś recenzowałem. To cześć! Cześć! Piona!